Zadam więc kolejne pytanie. Czy zdają sobie Państwo sprawę, że Cieszyn stoi w obliczu bardzo dużej zmiany społecznej, jaką wywoła pojawienie się w mieście garnizonu Wojsk Obrony Terytorialnej? Czy macie Państwo pomysł, w jaki sposób chronić mieszkańców przed przeszkolonymi żołnierzami, a to szkolenie trwa... No właśnie, przed nieprzeszkolonymi żołnierzami. Pozwólcie mi skończyć. Szkolenie trwa kilkanaście dni. 16 dni dokładnie. I ci ludzie dostają do ręki broń. Ja mam takie pytanie. Czy państwo dadzą gwarancję mieszkańcom na to, że będą się mogli czuć bezpiecznie? Ale pozwólmy odpowiedzieć, tak? Szanowni państwo, jeśli mogę powiedzieć. Mogłabym. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, no, wywołuje to kontrowersje, zwłaszcza po tych wydarzeniach, które gdzieś tam widzieliśmy w internecie, bieganie z bronią. Ja myślę, że no, po tych doświadczeniach, które w tej chwili Wojska Obrony Terytorialnej już mają, myślę, że jednak w Cieszynie, mam nadzieję, nie zdarzy się coś takiego. Natomiast trzeba również patrzeć na to, że te umiejscowienie Wojsk Obrony Terytorialnej w Cieszynie to jest dla nas również szansa. To jest szansa na to, że ci ludzie przyjadą tutaj do Cieszyna, zobaczą Cieszyn, już pomijając samą promocję miasta, ale obsługa to będzie chyba około 70 osób, które dostaną tutaj zatrudnienie. Mamy budynki, które będą wyremontowane. W tej chwili te budynki, no powiedzmy, no może na jednym poziomie są chyba wyremontowane, chyba jedno piętro. Natomiast no nie będzie to, nie będą to koszty, które poniesie czy miasto, czy powiat. Więc myślę, że należy do tego podejść spokojnie. Myślę, że te pierwsze kontrowersje związane z Wojskami Obrony Terytorialnej zostały już, państwo zostali już troszeczkę uspokojeni. Myślę, że takie sytuacje jak to bieganie między domami będziemy w stanie opanować w Cieszynie. Natomiast, szanowni państwo, trzeba zawsze patrzeć na to, jakie to może dla miasta przynieść korzyści. I ja myślę, że tych plusów jest zdecydowanie więcej. Bardzo proszę już o ciszę. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, obecność wojska w każdym miejscu jest to swego rodzaju prestiż. Doświadczyliśmy tego między innymi przy obchodach Święta Niepodległości, czy to 19, czy 20. No i czy chociażby przy wczorajszych obchodach, kiedy tutaj w Kościele Jezusowym też były jednostki wojskowe, i kiedy duszpasterstwo ewangelickie obchodziło te obchody. Za każdym razem jest to swego rodzaju prestiż dla miasta. Patrzę na to i z punktu widzenia, może zacznę od tego bezpieczeństwa. Wojska Obrony Terytorialnej przewidziane są jako te, które mają szybko reagować, zwłaszcza w sytuacjach dotyczących bezpośrednio ludności, czyli gdyby zdarzyło się, że zagraża nam kataklizm jakiś atmosferyczny, to możemy liczyć na dodatkowe wsparcie, więc odwrotnie powiedziałbym, obecność Wojsk Obrony Terytorialnej podnosi bezpieczeństwo Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego. Ale to są również kwestie związane z gospodarką, to jest tych 70 czy 80, bo również o tej liczbie 80 etatów mówi się, że tyle byłoby stałych etatów przy ulicy Wojska Polskiego i około 300 szkolonych co pewien okres czasu. To dalej oznacza, że przenosi się to na usługi, na handel, to dalej przenosi się również na życie, no i również na promocję miasta w różnych obszarach. To również związane jest z zagospodarowaniem tych budynków. Już wojsko przeznaczyło kwotę
powyżej miliona złotych, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale znacznie powyżej miliona złotych na przekazanie powiatowi, żeby ten mógł adaptować inne jeszcze obiekty i stąd te przestrzenie, które są przy ulicy Wojska Polskiego, zostaną lepiej wykorzystane. Patrzę na to również z perspektywy kolei. Znaczy my cały czas zabiegamy o to, żeby nie tylko to połączenie Cieszyn-Goleszów, które wydaje się już niemal pewne, ale żeby to połączenie również Skoczów-Bielsko stało się realne. A wiadomo, że żołnierze będą o to zabiegać. Czyli jest jakby kolejny argument, który przemawia za tym, żeby tu do Cieszyna przybyły Wojska Obrony Terytorialnej i na pewno to wzmocni nas i pod względem bezpieczeństwa, i pod względem gospodarczym. Doda też prestiżu naszemu miastu. Takie są, zresztą też tradycje. No, w ubiegły czwartek miałem okazję spotkać się z żołnierzami rezerwy, którzy dumni są z tego, że nosili mundur. I myślę, że te tradycje polskiego żołnierza naprawdę są wspaniałymi tradycjami. Dziękuję. Ale ja myślę, że tu jest trochę różnica, bo prestiż podnosiły w wydarzeniach wojsko zawodowe, a to jest jednak trochę inna strona wojska. Trzeba też z tej strony.